Kazimierz Dolny zachwyca o każdej porze roku. Ale zimą jest szczególnie urokliwy, wręcz baśniowy. Mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy odwiedzili miasteczko podczas świątecznego jarmarku. Na kazimierskim rynku pojawiły się piękne stragany, na których twórcy ludowi oferowali wyroby rękodzielnicze, ogromna pachnąca choinka, sanie wykute przez kowala z Wojciechowa i oczekiwani przez wszystkich goście specjalni. Pani Małgosiu, proszę powiedzieć nam, czy taki jarmark świąteczny to jest dobry pomysł? Myślę, że tak, bardzo dobry. Przynajmniej dla osób, które mieszkają tu w okolicach Kazimierza, w Kazimierzu, mają możliwość pokazania wszystkiego tego, co robią. No i sprzedać przy okazji. Czy jest dziś moda na twórców ludowych? O, ciężkie pytanie. Ale myślę, że coraz bardziej, co roku, coraz więcej osób właśnie jest zainteresowane twórczością ludową, w ogóle pracami. Coraz więcej osób próbuje robić cokolwiek. Czasami babcia czy mama robiły. I teraz te osoby próbują to samo robić. Przepraszamy bardzo. Chcieliśmy zapytać panów radnych, jak wam się podoba pomysł na jarmark świąteczny w Kazimierzu? Myślę, że jest to pomysł bardzo trafiony. Tylko dlatego, że w końcu coś się w miasteczku dzieje. Czuć jest atmosferę świąteczną. Za chwilę będzie Święty Mikołaj z prezentami dla dzieciaków, co jest wspaniałą atrakcją po prostu dla tego miasteczka. Jak widać, pogoda nam dopisuje, aura sprzyja. Może temperatura niekoniecznie. No, spodziewamy się tutaj tłumów dzieciaków. Ale ten śnieg to zamówiliście, rozumiem? No oczywiście, tak, tak. Daliśmy u księdza proboszcza na mszę. Czy jarmark świąteczny w Kazimierzu to dobry pomysł? No ja pamiętam, że pierwszą edycję jarmarku pomagaliśmy jeszcze też współorganizować, organizować w ogóle z Urzędem Miasta. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i nie chcę się oczywiście podszywać pod autorstwo, ale powiedzmy pod współautorstwo troszeczkę się podszyję. Pierwsza edycja była ze sceną, teraz ta formuła się trochę zmieniła, ale z tego co widać, wszystko wygląda bardzo dobrze. Za chwilę przyjedzie Mikołaj. Liczy pan na jakiś podarunek? Był pan grzeczny? Nie, chyba nie zasłużyłem. Całe miasto się raduje, bo Mikołaj do was pruje! Dziś Kazimierz uśmiechnięty, bo Mikołaj ma prezenty! Pada śnieg, pada śnieg, pada śnieg! Dzwonią dzwonki sam i przed nami za nami wiruje tyle gwiazd. Jaka piękna sanna. No dobra, grzeczny jesteś. Dobra, my chcemy batony, a mówię, ach wy niedobre. A te się obraziły i poszły, dlatego bez sań. Ale śnieg spadnie, o proszę, proszę, jeszcze to malutkie. Mikołaju, czy jesteś prawdziwy? Tak, jestem prawdziwym Mikołajem. Ten z Laponii? No, można tak powiedzieć. Mikołaju, masz dużo prezentów? Całe wory prezentów. A czy jest dużo grzecznych dzieci w Kazimierzu? No pewnie, że tak. Same grzeczne dzieci w Kazimierzu. A te, co przyjeżdżają, też są grzeczne i też są dla nich prezenty. A dla dorosłych też coś znajdzie? No, coś się znajdzie.